Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzujemy sobie kolejnego case'a do Nexusa 5. I jest to tym razem case od firmy Spigen SGP. Model to Ultrafin R, czyli jak sama nazwa wskazuje oraz te obrazki tutaj na przodzie, że jest to bardzo cienkie etui i jest ono przejrzyste. Co znajdziemy w zestawie? Pudełko, no myślę, że to jest standardowe pudełko, jakie dostajemy zazwyczaj z produktami właśnie tej firmy. I otwierając je, w zestawie mogłem znaleźć właśnie taką instrukcję, która pokazuje, jak odpowiednio ściągać case'a z naszego urządzenia. Dalej oczywiście taka wytłoczka, w której był sam case. Potem paragon i tutaj jest certyfikat właśnie oryginalności tego pokrowca. Dalej mamy ostatnią rzecz, czyli screen protector. Fajnie, że są jeszcze tacy właśnie producenci, którzy wraz z case'em dostarczają nam swoją folię. Ja na razie jej nie naklejałem, ponieważ mam w tym momencie naklejoną, a w zasadzie naklejone szkło Nilkina, które, jak dobrze wiecie, nie udało mi się dobrze nakleić w tym miejscu, no ale dobra. Odcinek jest poświęcony właśnie temu case'owi. Czyli zacznijmy od tego, że jest ono niesamowicie cienkie, jest to około 1 mm. No i jest oczywiście przeźroczyste, dzięki czemu świetnie współgra właśnie z moim czerwonym D-Brandem. Fajne jest to, że ono nie przylega aż tak do rantów, dzięki czemu nie powinno nam właśnie podwijać naszej folii, czy właśnie szkła, jak w moim przypadku. No i tak, wszystkie wycięcia na przykład przycisk power, aparat oraz tutaj przyciski głośności, głośniki i inne tego typu sprawy naprawdę są idealnie zrobione. Nawet gniazdo jack jest w miarę duże, dzięki czemu większość właśnie wtyków powinno nam bez problemu pasować do naszego urządzenia. Jedyną rzeczą, która może psuć efekt wizualny, jest to logo Spigena na tyle. Mogli je chociaż na boku właśnie umieścić, żeby nie psuć tego pięknego wyglądu Nexusa z tyłu. No i powiem Wam, że jest to pierwsze właśnie takie jakby cienkie etui Spigena, do którego nie mam zastrzeżeń pod kątem wykonania, ponieważ w HTC One pamiętam, że ten case po pewnym czasie zaczął skrzypieć i nie było to zbyt fajne. Ale tutaj na razie wydaje takie wrażenie bardzo solidnego. I fajne jest to, że nie tak jak w większości właśnie tych cienkich case'ów, tutaj mamy po prostu zakryte górę oraz dół, więc jest to po prostu jak zwykły taki case z TPU. Tutaj ma jeszcze takie wycięcia na rantach, dzięki czemu łatwiej jest właśnie ściągnąć to etui z naszego urządzenia. Tak więc to było chyba na tyle w tej recenzji. Naprawdę case jest bardzo fajny i serdecznie Wam go polecam. Tak więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!